bezpiecznie dojechałem do domu. Jeszcze tutaj się pojawia, słuchajcie, paczuszka. Co ciekawe, nabyłem sobie, zobaczcie co, kamerkę. Kamerkę Sony, zanim się dowiedziałem, że trochę bezwiednie ją nabyłem. Zanim się dowiedziałem, że będzie można naprawić to w serwisie i to będzie miało ekonomiczne uzasadnienie, to wziąłem sobie i ustawiłem snajpera na Allegro. I snajper ten po prostu spowodował to, że właśnie wygrałem aukcję na kamerę plus akcesoria fajne, czyli mam dwie bateryjki, mam ładowarkę jeszcze jedną, taką przenośną do kamerki, to się przyda, plus jakieś tam dodatkowe akcesoria takie do montażu. I nawet to chyba tanio, około 500 za to wylicytowałem, tak więc cena, muszę przyznać, arcydobra. Naprawię tamtą, tak więc będę miał już w takim wypadku trzy kamerki, będę mógł je bez rozbijać. Najważniejsze, czy obiektyw nieporysowany, wygląda na nieporysowany, dzisiaj to już mi się nie chce tego odpalać. Ale jestem, muszę przyznać, z tego zadowolony. Jeszcze całe mnóstwo takich, widzicie, tych przyklejek, jakieś tam akcesorii do montażu, to jeszcze dodatkowa instrukcja. Dobra, to już więcej nie wnikam. I plus oczywiście jeszcze pilot do sterowania kamerą. W ogóle do tego co możecie połączyć wszystkie action camy, jakie są dostępne na rynku. I kolejną niespodzianką jest ładnie wyglądający i porządnie wykonany, z niewystającym aparatem, o dziwo. Trochę grubszy, ale właśnie zawsze o tym mówiłem, żeby był lepiej grubszy, a z niewystającym aparatem. Taki model, Samsung Galaxy A5. Użyczony na testy przez Samsunga oczywiście, bo zadzwoniłem tam z aferą do nich, słuchajcie, bo umawiałem się z ziomkiem na pewne rzeczy, umawiałem się i na smartwatcha, umawiałem się na te rzeczy do testów. On mi napisał, że nie ma problemu, że dostanę to w styczniu, kwiecień mija, tu się nic nie dzieje, no ale okazało się, że Samsung to zrobił, zmienił agencję, która go obsługuje. I w nowej agencji w ogóle nie mieli pojęcia o naszych ustaleniach i w ogóle nie mieli pojęcia, że coś takiego jak test.hp.pl istnieje. Trochę dziwne jak na agencji, no ale mogli nie wiedzieć, zdarza się. Ale na szczęście może już wiedzą i miała nowości z Samsunga, że tak powiem, nie będą omijały. A jutro biorę się za tego gościa do testów. Zobaczymy, jak to będzie się spisywało w życiu. Już trochę go ogarnąłem, tak więc przy tej cenie myślę, że to jest dość ciekawa propozycja dla fotoamatorów i dla wideo rejestrujących. Zobaczymy, jaka jakość wideo, jaka jakość dźwięku. No, ciekawy jestem tego urządzenia, jako muszę z nim pochodzić. A jak widzicie, nie jest takie kieszonkowe jak moja kamera, którą nagrywam. I ona właśnie wygląda tak, tylko zajmuje już trochę miejsca. Dobrej nocy. Tyle pytań, ile dostałem o tego cudownego iPhone'a, który do Was pójdzie w losowaniu. Dzisiaj się zajmuję losowaniem, wiecie czego, kuponów. I pytacie, co alternatywnie zamiast iPhone'a wybrać? Co kupić, jaki telefon i tak dalej? Czy brać taką podróbę? Przede wszystkim pytanie jest, czy brać podróbę? Moja odpowiedź na to jakże trudne pytanie jest nie brać podróby. Nie brać, naprawdę nie brać podróby, bo ona oprócz tego, że wygląda podobnie do iPhone'a, no to nie jest telefonem, na którym będziecie mogli cokolwiek zrobić. No z 512 RAM-u i z 6 gigami pamięci wewnętrznej naprawdę no niewiele się na tym da zrobić. No to jest, no można powiedzieć, że podstawka pod kwiatek. Tak więc zachęcam Was do tego, żeby nie kupować takiego badziewia, kupcie sobie jakikolwiek inny telefon. Fajne telefony są LG K10 2017, stosunkowo tani, średniak, ale na pewno będzie chodził 1000 razy lepiej niż ta podróbka. Ta podróbka się absolutnie do niczego nie nadaje. Jest to, tak jak Wam powiedziałem, przycisk do papieru, podstawka pod kwiatek i w takiej formie rozlosujemy ją pewnie już jutro albo pojutrze, tylko niech ogarnę się z tymi innymi losowaniami. Jak wiecie, u mnie przez moje ręce przechodzi dość sporo różnych telefonów, ale to, co tutaj jest, to nigdy gorszego śmiecia nie miałem, tak więc
Albo oryginał, albo takiego czegoś to w ogóle nie. Diagnozuję tą używkę, którą kupiłem, nagrywa, łączy się z tym, ale nie działa auto power off i wydaje mi się, że jest tu stara wersja oprogramowania. Zaraz spróbuję ją przeflashować. Zobaczymy, czy się uda nam ten eksperyment. Sprawdź wersję. No ale mam nadzieję, że auto power off zacznie działać po tej akcji, bo bez tego to trochę słabo by się tą kamerę używało. Kamerą trochę lipa, bo mi nie działa auto power off. No i tu widzę, że jest też pęknięta. No ale gro tego nie było, że tak powiem, wyszczególnione, że jest pęknięta. Także trochę jestem przekręcony, ale nic. Coś jeszcze tu ogarnę. Tu są świece zapłonowe do roweru. A ty nie masz w rowerze świec zapłonowych? Ja w swoim rowerze akurat mam. Mój rower jest napędzany benzyną. No. 26 cali? Która cię poda? Ta? Nie, ta chyba, wiesz. Kurnia, Michelin. Widzę, że w gwiazdki Michelin inwestujesz. Za 49 to szkoda nie wziąć. Patrzyłem na rowery, ale elektrycznych nie ma. A na takim to bym się za bardzo zmęczył, jakbym miał jeździć. Chociaż ten wyjątkowo mi się podoba. Jest malowane, czy to jest oklejane, że takie matowe? Co ty mówisz? I tak się fajne matowe robi? Mój ulubiony kolor. No jaki różowy? Pomarańczowy. Ale czarny też wygląda fajnie. Ale Garminu w piątek nie ma. Marian zamówił już. Jeden z pierwszych, jaki dostanie w Polsce Garmina piątkę. Nie, już mają goście. Ale skąd mają w Polsce? Więc były. Przyszły. Wiesz, że goście czekali od stycznia na nie. A mówię, że nie mają jeszcze w Polsce. Mówię, że teraz nie mają, bo wszystkie się wysprzedały. By przyszło 10 sztuk i się... Co ty mówisz? Do jednego sklepu 10 sztuk przyszło i się od razu w ten sam dzień sprzedały. Do drugiego przyszło i jeszcze powiedzieli im, że im przyślą i się okazało, że... Że nie przysłali. Że nie przysłali, a ja goście już tak jakby... Wiesz, a na Amazonie nie ma niemieckich, żeby sobie kupić? Nie ma. Znowu z Marianem, żeśmy wynaleźli coś w naszym ulubionym sklepie za 59 zł. Proszę, ładowarka. Tyle różnych urządzeń można podłączać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwa 1 ampera, a reszta 1 amperowe. No ale do ładowania jakichś kamerek czy innych pierdół więcej nam nie potrzeba. 59 zł nie jest tak tragicznie drogo. Nabywasz drogą kupna? No wiesz co, zastanawiam się, czy to jest mi potrzebne. Nawet to tak estetycznie wygląda. Estetycznie, też jest potrzebne. Pochodzę z nią trochę po sklepie i się zastanowię. W Chinach to było, jakoś nie kupiłem sobie. To chyba sobie dzisiaj kupię, bo fajne kolory. Gdzieś tam można sobie to przykleić i wieszać różne rzeczy, kable, nie kable, żeby gdzieś nie uciekały pod stół. No podoba mi się. No to se dasz do krawca i ci skróci. Tak, do krawca. To se sam skrócisz, albo dasz psu, żeby cię obgryzł. Maria, no, latarek, 20, to na pewno latarek nigdy nie za dużo. 20 czy 14? Robisz chyba 14, bez nalepka. A nie, to jest jakieś... 20. Nie, 20, no. Na pewno świeci tak, jak człowieku latarnia morska. Jeszcze minus 35%, okazyjnie za stówę. Są kupony, jest Marian. Tak więc dzisiaj popróbujemy z zaproszenia do Nordfisha Halibuta w delikatnej panierce. Pierwsza zaleta Halibuta to jest to, że dodatki jeż ile chcesz występują wtedy w większej ilości. Tak, żeśmy dzisiaj z Marianem zaszaleli. Ja sobie mogłem jeszcze te kasze wziąć albo coś, ale następnym razem zobaczę, co to jest. Wytestuję. I to... Jest tak, jak podają wam w Japonii, jak sobie w Japonii kupujecie te kulki, tapojaki, czy jak to się tam nazywa, z ośmiornicą, to właśnie na takich łódeczkach podają, z drewna zrobionych. Pierwsza opcja, halibut. Bardzo taki jest delikatny, konsystencja takiej pianki, rozpadający się w ustach, rozpływający się po prostu. Nie jest w ogóle twardy. Dla mnie trochę ma osłony, ale to rozumiem, że tak ma być, bo to jest zdrowe jedzenie z założenia. Nową opcją, którą dostrzegłem, to są gnioki z suszonym pomidorem i z... jak to się nazywa? Ze szpinakiem. Bardzo fajne. Przypadły mi do gustu. No jeszcze muszę sobie spróbować następnym razem tego, co Marian wziął. To jest ostre. No to jest kasza jakoś, tak? No tak. A to te małe tamte kulki? Nie wiem. Wygląda jak to jest ten groszek iPad, tysiowy. I jak smakuje? Jak groszek tysiowy, jak chcesz, coś spróbuj. Nordfishowo nawet muszę przyznać, że było całkiem przyzwoite to żarcie. Ryba jak sobie dosoliłem, to też mogę sobie wziąć, kurczę, te sosy, bo myślę, że te sosy by tu nadały dodatkowego smaku tej rybie. Zapomniałem zupełnie o tej opcji. A przede wszystkim te
kluski, gnoci, gonci, czy jak to tam ktokolwiek lubi nazywać, z tym szpinakiem i z pomidorami. Bardzo w pyteczkę, jak będziecie to sobie spróbujcie. Jak oczywiście lubicie szpinak, bo ja może nie wyglądam, bo zazwyczaj jednak mięcho, ale lubię szpinak. Polubiłem go od czasu, kiedyś w Kielcach była taka knajpa, to się nazywa Wiedeńska? Chyba tak, Wiedeńska. I oni tam sprzedawali, słuchajcie, właśnie naleśniki ze szpinakiem, zapieczone na górze z serem. I to jeszcze w beszamelowym sosie. Jakie to było fantastycznie dobre, to do tej pory pamiętam tą potrawę. Już w restauracji nie ma kawał czasu, dobrych pewnie kilka lat, a potrawa tamta mi bardzo w pamięci została. I dobre sałatki tam mieli, z tego co pamiętam.